78 lat temu, również 14 sierpnia, w niemieckim obozie zakłady Auschwitz zmarł męczeńską śmiercią święty Maksymilian Kolbe. Każdego roku w Oświęcimiu i Harmężach odbywają się uroczystości ku jego czci. Co roku w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe wierni gromadzą się w kościele ojców Franciszkanów w Harmężach, by wziąć udział w nabożeństwie Transitus upamiętniającym śmierć świętego oraz przejść w pierwszej pielgrzymce do byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Dla mnie jest nieodsięgnym wzorem, powiedzmy sobie szczerze, miłości bliźniego. Oddał życie za przyjaciela więziennego. Poza tym święty Maksymilian wyczuł, że w dobie olbrzymich prześladowań takie świadectwo podniesie na duchu innych. Święty Maksymilian Maria Kolbe był założycielem klasztoru w Niepokalanowie, twórcą największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej oraz założycielem ruchu maryjnego pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. W roku 1941 nie pozostało z tego nic. A sam ojciec Maksymilian w ogromnej masie oświęcimskich skazańców został zaledwie anonimowym numerem 16670. Ale właśnie tu, w tych nieludzkich warunkach, za kolczastymi drutami tego obozu, stanowiącymi nieprzekraczalną granicę do świata wolności, w jego zachowaniu, o czym świadczą liczne zeznania świadków, objawił się zdumionym więźniom człowiek, który nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Oddał swoje życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, ojca wielodzietnej rodziny. Święty Maksymilian Maria Kolbe zmarł w celi głodowej 14 sierpnia 1941 roku. Został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Pokolenie młodych Polaków nie do końca zdaje sobie sprawę, kim był święty Maksymilian Kolbe. Może jeszcze niektórzy pamiętają o jego męczeńskiej śmierci, oddaniu życia za współwięźnia. Natomiast już mało kto pamięta, że doprowadziło go do tego całe jego życie. Konsekwentne decyzje, które podejmował codziennie, praktycznie od swojego dzieciństwa, począwszy od tej słynnej wizji dwóch kolon, czerwonej i białej, które ofiarowała mu Niepokalana, a skończywszy na tej ostatniej decyzji, którą podjął tutaj pod koniec lipca 1941 roku. Do dzisiaj poświęcenie świętego Maksymiliana Kolbe jest przykładem heroicznej miłości bliźniego, a jego praca wciąż przynosi owoce. Dlatego tak ważne jest dbanie o pamięć o tym świętym.